Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Na falach sportowego eteru Radia Sud rozmawiamy dzisiaj z Łukaszem Bandoszem, trenerem piłkarzy Stali Pleszew, którzy zakończyli rozgrywki jesienne w piątej lidze na czwartej pozycji. Sportowy eter. Trenerze, przedziwna to była runda, zwłaszcza dla Stali Pleszew. Graliście niesamowicie w kratkę. Tak, można powiedzieć, że wiadomo, przegraliśmy z przodem, dzisiaj pierwszy mecz wygrany z mroczeniem, ale nierówna ta forma, myślę, że nie ma co tutaj tłumaczyć, czy kogoś było, czy nie było, bo przyjechała do nas Słupca, która była osłabiona bez czterech podstawowych zawodników i wygrała u nas 2-0. Więc gdzieś ta mentalność u nas zawodników na swoim terenie gdzieś zawiodła i szkoda, bo tak naprawdę chociażby te trzy punkty więcej, równamy się teraz z mroczeniem i ich wyprzedzamy. To jest jeden aspekt, a wiemy, że jeszcze o 13 się toczy mecz Wilczyna z Dalanowem i jeżeli tam by się potoczyło remisem, to tak naprawdę do drugiego miejsca brakowało 6 oczek i wszystko by mogło się wydarzyć. Zobaczymy, co przyniesie kolejna runda i dzisiaj cieszy to, że zamykamy ten długi sezon wygraną i myślimy, że będzie optymistycznie w drugiej rundzie. A myśli są też takie, żeby grać o wyższe cele? Powiem szczerze, myśli zawsze są takie, ale nie ukrywajmy, że z tą ekipą, którą mamy, to pokazuje chociażby czy mecze Kępna, czy Opatówka, czy Ostrzeszów akurat w tej rundzie bardzo dobrze funkcjonuje, jak Gołchów, ale ta kadra musiała być dużo mocniejsza, dużo szersza. Wiemy, z czym się to wiąże. Wiąże się to z finansami. My musimy patrzeć jako klub i skala naszego miasta, jaka jest, na to, na co nas stać. Bo porywać się gdzieś wyżej i później generować jakiś problem, to jest to ciężkie do ugrania tak naprawdę. Organizacyjnie, pod kątem bazy, pod kątem tego, jak funkcjonujemy, jak najbardziej tak. Pod kątem finansowym, co za tym idzie, też jakościowym, mam na myśli zawodników, musiałoby się jeszcze wiele zmienić, więc trzeba troszkę znać swoje miejsce w szeregu, ale zawsze fajnie by było wygrać ligę dla samej satysfakcji, dla tego, że się walczy na boisku i wychodzi się po 3 punkty. Czyli rozsądek musi wziąć górę nad ambicjami trenera, mimo że gdzieś tam właśnie pukacie w te czołówki od wielu lat i gdzieś tam można byłoby niewiele pokusić się i awansować, tak? Dokładnie tak, na pewno jest to niedosyt dla mnie, bo jako zawodnik udało się te cele zrealizować. Teraz już 4,5 roku pracuję w Pleszewie i zazwyczaj w pierwszym sezonie było to drugie miejsce, w drugim sezonie to było trzecie miejsce, później było gdzieś piąte, czwarte i cały czas się gdzieś obijamy i czegoś brakuje. Z tym jest spory niedosyt. Tak jak powiedziałem, fajnie by było nawet to wywalczyć pod kątem sportowym i gdzieś tam zawsze tak lubiłem w życiu funkcjonować, że jak coś robiłem, to starałem się to robić na maksa i chciałem z tego maksa wyciągać, ale no, na razie nie jest ten awans nam dany i takie jest rozpatrywanie, co w kolejnym sezonie, w kolejnej rundzie. Czas pokaże, najbliższy cel, zacząć wygrywać systematycznie mecze u siebie. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.